Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. 100 rodzin z gminy Nysa złożyło wnioski o przyznanie bonu wychowawczego w dodatkowym terminie. Od 1 kwietnia przyjmowane są wnioski na kolejny nabór. Wszyscy beneficjenci programu muszą złożyć wnioski w terminie do 10 czerwca bieżącego roku. 1 kwietnia ruszył także rządowy program Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto. W kwietniu bieżącego roku gmina Nysa rozpocznie testy porównawcze zużycia energii elektrycznej przez oprawy oświetleniowe sodowe i nowoczesne energooszczędne oprawy LED. Oprawy firmy Philips zostaną zamontowane na słupach energetycznych w Hanuszowie. Docelowo burmistrz zamierza wymienić wszystkie oprawy, dzięki czemu w budżecie uda się zaoszczędzić ponad 1 000 000 zł rocznie. Te oprawy będą użytkowane do końca roku. Ten czas pozwoli nam na to, żeby ocenić sprawność energetyczną nowych opraw LED-owych oraz określić zużycie energii. Wspólnie z mieszkańcami Hanuszowa będziemy zastanawiali się, czy takie oświetlenie LED-owe dobrze i korzystnie wpływa na ich samopoczucie. Dostarczone oprawy są bardzo nowoczesne. One pozwalają z pozycji urzędu jednego komputera sterować oświetleniem. Drogą komunikacji elektronicznej jesteśmy w stanie ustawiać różne programy świecenia. Tematy bonu wychowawczego i targowiska miejskiego zdominowały 18. sesję Rady Miejskiej w Nysie. Zaprezentowano także wnioski opracowanej przez zewnętrznych ekspertów strategii obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. 17 gmin z 3 powiatów zaangażowanych w program zamierza wspólnymi siłami zrealizować wiele skoordynowanych projektów dofinansowywanych m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Uchwalenie tych 4 strategii zamyka cały proces realizacji projektu pod nazwą Partnerstwo Nyskie 2020. W wyniku realizacji tego projektu zostało zawiązane Stowarzyszenie Subregion Południowy i teraz dzięki tym strategiom stowarzyszenie w imieniu wszystkich partnerów, a więc gmin i powiatów należących do tego stowarzyszenia będzie mogło ubiegać się o środki finansowe z programów Unii Europejskiej. Jednym z elementów tego projektu było opracowanie strategii transportu oraz koncepcji transportu w obszarze subregionu południowego, co przyczyni się na pewno do realizacji kilku konkretnych projektów. Między innymi myślimy tutaj o centrum przesiadkowym, a więc przebudowie dworca i okolicy dworca. Myślimy tutaj o projektach przebudowy kilku ulic głównych w mieście, ulica Kolejowa, Wrocławska. 12 kwietnia bieżącego roku w Nyskim Domu Kultury odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Z dużą uwagą wysłuchano prezentacji Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Jacka Krzysztonia, który w imieniu burmistrza Nysy przedstawił krótko- i długoterminowe plany zagospodarowania terenów po byłej fabryce samochodów dostawczych. W najbliższych miesiącach planowana jest pełna inwentaryzacja terenu i sporządzenie strategii. Głównym założeniem biznesplanu, który został przedstawiony na ostatniej sesji, jest nie tylko oczywiście spłata obligacji, które zostały wyemitowane na poczet zakupu tego terenu, ale również pokazanie działań, jakie należy zrobić, aby jak najszybciej uprzemysłowić ten teren. Dokument powstał również w oparciu o osobiste spotkania z deweloperami i te spotkania pomogły nam w ocenie naszej sytuacji, jakiej jesteśmy z tym terenem oraz w ocenie możliwości, jakie możemy wykorzystać, a także jakich przedsiębiorców powinniśmy poszukiwać. Tak samo konsultacje, które prowadziliśmy z kolei z przedsiębiorcami, pozwoliły nam wypracować strategię spotkania jednych i drugich, tak aby na naszym terenie powstały dedykowane hale na wynajem. Biznesplan zakłada też kolejność wybudowania tych hal, tak aby obecni najemcy, którzy przynoszą nam teraz dochód, mogli elastycznie przejść do nowo wybudowanych obiektów.
Na sesji powrócił temat handlu obwoźnego na terenie Nysy. Przewodniczący Rady Miejskiej umożliwił zaprezentowanie stanowiska kupców handlujących na bocznej płycie Stadionu Miejskiego w sprawie zapowiadanych kolejnych zmian organizacji handlu obwoźnego w mieście. Burmistrz Kolbierz przypomniał, że obecne rozwiązania są tymczasowe i wolą władz miasta oraz radnych jest skupienie handlu na terenie targowiska miejskiego. W sprawie ostatecznych rozstrzygnięć burmistrz zaprosił na spotkanie w najbliższy poniedziałek wszystkie zainteresowane strony. Sytuacja jest taka, że obecnie jedynym terenem do handlu obwoźnego jest teren targowiska miejskiego i płyta boczna Stadionu Stali. To teren tymczasowy pod handel i wszyscy chcący handlować w naszym mieście muszą to wziąć pod uwagę. My z całą stanowczością będziemy bronić interesów kupców miejskich, kupców nyskich, którzy obecnie są skupieni na targowisku miejskim. Spotkanie podziałkowe będzie spotkaniem, myślę, gdzie będzie dyskusja i też informacja. To, o czym mówiłem, czyli wszyscy chcący handlować w naszym mieście muszą się zmieścić w tych dwóch miejscach, targowisko miejskie, w tym teren obok warzywniaka, bo tam jest też puste, są puste miejsca, które można zagospodarować, plus boczna płyta Stadionu Stali. Nie ma innej możliwości. O tym będziemy mówić. Najwięcej emocji wzbudził wniosek formalny grupy radnych dotyczący rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do pobrania bonu wychowawczego o osoby pobierające świadczenia finansowe z budżetu państwa w postaci zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego. Kolejny wniosek, niestety złożony bez żadnych wyliczeń i bez podania kosztów zmiany uchwały, musiał być rozstrzygnięty przez radnych w taki sposób, aby nie zachwiać systemu. W tej chwili najważniejsze jest to, aby system ruszył, aby można było zweryfikować faktyczne koszty obsługi bonu nyskiego, a następnie zastanowić się, o jakie kręgi osób można ten bon rozszerzyć. Oczywiście nad wnioskiem należy się pochylić, ale należy to zderzyć z liczbami osób, które potencjalnie dołączyłyby do grupy i porównać również z ilością osób, które zrezygnowały ewentualnie ze świadczeń po to, aby otrzymywać nyski bon. Dzisiaj podjęcie jakiejkolwiek zmiany w uchwale może spowodować niewydolność systemu i tak na dobrą sprawę cała idea, która przyświecała prowadzeniu bonu, czyli pomoc niskim rodzinom, zostanie zdruzgotana jedną poprawką. Podczas sesji wiceprzewodniczący Rady Marcin Wajda odniósł się do ostatnich informacji w sprawie sporych zmian szykowanych w Stali Nysa. Zdecydowałem się wygłosić oświadczenie dotyczące sytuacji w klubie Stal Nysa i podziękować tym osobom, które były zaangażowane w pierwszy krok na drodze do normalizacji sytuacji w klubie, na drodze do, mam nadzieję, awansu do ekstraklasy. I jednocześnie w tym oświadczeniu, poza dostrzeganiem tego, że ta formuła stowarzyszenia jest zaledwie pierwszym krokiem na drodze do formuły poważnej spółki akcyjnej, a więc na drodze do formuły przyjętej w ekstraklasie, wyraziłem przekonanie, że ta czynna walka o sponsorów, czynna walka także o sponsora hali, a więc nie tylko klubu, przyniesie oczekiwane rezultaty i że w tym finalnym kształcie funkcjonowania klubu będzie miejsce dla tych ludzi, którzy w szkolenie młodzieży, którzy te podstawy i fundamenty klubu budują, czyli dla ludzi takich jak Roman Palacz, takich jak trener Paweł Satora, jak trener Marcin Dykta, a więc dla ludzi, którzy zapoczątkowali wiele znakomitych karier, takich jak kariera Bartosza Kurka na przykład, Patryka Szczurka czy Szymona Binka. Marek Szczepanik został nowym prezesem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie. Głównym zadaniem prezesa będzie osiągnięcie wyniku finansowego, który sprawi, że gmina będzie stopniowo coraz mniej dopłacała do komunikacji miejskiej. Przede wszystkim chciałbym porozmawiać z przedstawicielami związków zawodowych, z właścicielem, z pracownikami na temat możliwości i szans rozwoju platform, gdzie możemy znaleźć dodatkowe pieniądze, dodatkowe środki. Nie widzę potrzeby, żeby zmieniać dla zmiany, tylko trzeba to zmodyfikować działalność firmy na tyle, aby dała to możliwie dobre efekty synergii w przyszłości. Gmina jest bardzo oszczędna, jeżeli chodzi o transport komunikacji publicznej. Tutaj zbyt dużego pola na szukanie oszczędności już nie ma. Natomiast będziemy się starali szukać razem z załogą możliwości dodatkowych źródeł dochodów. I w ten sposób być może uda się nam spowodować sytuację taką, żeby miasto musiało do nas mniej dopłacać. Natomiast sytuacja taka, żeby uniknąć dopłat ze strony miasta, znając realia w Polsce, uważam, że jest to niemożliwe. Jest tylko kwestia możliwego zredukowania tych kosztów dla gminy z naszej strony. Będziemy się starali to zrobić. Z drugiej strony też liczymy na wyrozumiałość
włodarzy dla naszych potrzeb. To nie jest też tak, że zakład jako taki będzie mógł funkcjonować bez wsparcia władz gminy i firm, które tutaj funkcjonują. Nyski magistrat otrzyma blisko 300 tysięcy złotych dotacji na realizację projektu CIS w Nysie – Nowe miejsca integracji społecznej i zawodowej. Dzięki temu zostanie utworzonych 10 nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w Nyskim Centrum Integracji Społecznej w celu przygotowania do powrotu na rynek pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Nysa. Przypomnijmy, że CIS powstał w tym roku, a burmistrz Nysy wyznaczył dla placówki ambitne cele i aktywne wspieranie działań gminy w zakresie m.in. budowy przedszkola nr 10 w Nysie. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej nyscy radni dokonali zmian w budżecie gminy Nysa, dzięki czemu udało się przesunąć i zabezpieczyć środki na rozpoczęcie budowy nowej siedziby przedszkola nr 10 w Nysie. Obiekt ma powstać przy obecnym gmachu placówki, a pierwsze roboty ruszą już w kwietniu. W ubiegłym tygodniu w tej sprawie odbyło się spotkanie prezesów nyskich spółek. Inwestycje nadzoruje Nyski Zarząd Nieruchomości. 4 kwietnia rozpoczną się pierwsze prace porządkowe na terenie przyszłego placu budowy przedszkola nr 10. Odbyliśmy spotkanie z prezesami nyskich spółek, które będą zaangażowane w realizację tego zadania. Jesteśmy w stanie to zadanie zrealizować takim systemem, w którym podobny był budowany dom dla mieszkańców Paczkowa. W dużej mierze będziemy wykorzystywać tutaj siły takie nasze własne. Z drugiej strony będziemy mieli możliwość kształcenia potencjalnych pracowników dla nyskiego rynku pracy. To na pewno przełoży się z korzyścią dla branży budowlanej przede wszystkim. Po rozpoczęciu tych prac zostanie też zaangażowane Centrum Integracji Społecznej, które wykona część z przewidzianych do realizacji zadań. Dzięki temu już w tym roku będziemy mogli zobaczyć pierwsze efekty budowy przedszkola nr 10. My uważam, że w przyszłym roku bądź na początku 2017 roku będziemy mogli zobaczyć już gotowy obiekt przygotowany do oddania. Zapraszamy do zapoznania się z nowym kalendarzem imprez kulturalnych w gminie Nysa. Dowiemy się z niego m.in. o terminie przeglądu Gra Gitara, rajdu Szlakiem Czarownic, Noce Muzeów, Dni Nysy, czy też o pierwszej edycji Nyskiego Festiwalu Młodości i turnieju Nyskie Euro 2016. Kalendarz w formie elektronicznej do pobrania ze strony www.nysa.eu. Przy okazji zachęcamy do korzystania ze strony oraz aplikacji iNysa, portalu stworzonego z myślą o turystach i mieszkańcach naszej gminy. Ruszyła 10. edycja turnieju poetyckiego Orzech imienia Jerzego Kozarzewskiego, organizowanego przez Urząd Miejski w Nysie. W tym roku pula nagród finansowych wynosi niespełna 5 tysięcy złotych. Urząd Miejski w Nysie już po raz 10. ogłosił turniej poetycki Orzech. Turniej jest ogłoszony w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza jest do 18 roku życia, druga powyżej 18 roku życia. W ramach tego wydarzenia chcemy wydać almanach poetycki, który będzie zawierał zbiór wierszy nagrodzonych przez 10 lat. Przewodniczącym jury w tym roku będzie pan Bogusław Kierc. Jak co roku finał edycji Orzecha odbędzie się w Nyskim Domu Kultury. W tym roku będzie to 22 października o godzinie 18. Serdecznie Państwa już zapraszamy na tę uroczystość. Wiersze do tegorocznej edycji należy przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Nysie na ulicy Kolejową 15. Termin nadsyłania wierszy w tym roku jest troszeczkę krótszy i jest on do 29 lipca. Także serdecznie zapraszamy. Nowy pomysł władz miasta na zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Nysie. Już niebawem mieszkańcy Nysy będą mogli przyjrzeć się nowym i bardzo nietypowym jak na nasze warunki nasadzeniom w Nysie. Otrzymaliśmy od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodę na dosyć znaczną pielęgnację parku miejskiego i plant miejskich. Na podstawie tej zgody możemy wyciąć wszystkie drzewa będące w parku i na plantach i wprowadzić nowe nasadzenia. Nowe nasadzenia będą dotyczyły bardzo egzotycznych gatunków niespotykanych w Nysie i w Polsce. W dużej mierze będzie to sekwoja i daglezja. Sekwoje, jak wszyscy wiemy, najwyższe drzewa na świecie, które rosną w Ameryce Północnej. W takich dużych rozmiarach, minimum 60 metrów, zostaną statkami przetransportowane do Szczecina, a później transportem wielogabarytowym, drogami do Nysy. Także w ciągu miesiąca jesteśmy w stanie wyciąć dosłownie cały drzewostan i po miesiącu cieszyć się nowymi, wielkimi, wyższymi niż komin necu drzewami w naszym mieście. Mamy nadzieję, że takie zmiany będą cieszyły się wśród mieszkańców dużym uznaniem.